Świerszyk Reporter i Marcin z Lasu Kostrzyński zapraszają na przyrodykę o zwierzętach historyjkę. Dzisiaj historia o rodzinie borsuków. Borsuki żyją w rodzinach, takich jak nasze. Tam jest mama, tata, dzieci, ale one lubią też sąsiadów. Czasami się odwiedzają, żeby te małe dzieci mogły się ze sobą pobawić. A jedna rodzina była niezwykła. Na brzegu świerkowego lasu, w starej wilczej norze, borsuk postanowił urządzić sobie dom. Wykopał ją znacznie głębiej, zrobił dodatkowe wejścia, pracował cały rok za wzięcie, ale był sam. Aż tu pewnego dnia patrzę, a z nory wychodzą dwa borsuki. Ten, który kopał, wyraźny chłopak, taki no inny rys twarzy, no i bardzo delikatna pani borsukowa. Nazwałem je Zenek i Kamila. Borsuki zazwyczaj rodzą dzieci w norach i to zimą i one dopiero wiosną z tych nor wychodzą. Dlatego gdy nadeszła wiosna, zostawiłem kamerę tuż przy wyjściu, czekam i rzeczywiście z nory wychodzą dwaj chłopcy, dwa maluchy, takie fajne, dosyć grube i ciągle się ze sobą bawią. A ponieważ była to nora wilka, wilki czasami to miejsce odwiedzały. I pewnego dnia te borsuczki się bawią, patrzę, a sprzeciwka pomiędzy świerkami idzie wilk. I trochę się przestraszyłem, bo to jednak są borsucze dzieci, czy one zdążą uciec do nory? Ale wilk to przecież ich sąsiad, on nie chciał im zrobić krzywdy, po prostu tamtędy przechodził. Zobaczył, że to są borsuki, skręcił w bok i poszedł swoją drogą. No, borsuki bawiły się dalej. Pewnego ranka tata borsuk Zenek przyszedł z lasu i swoim zwyczajem siadł na tyłku i zaczął drapać się po brzuszku. Drapie się po brzuszku, drapie, a podchodzi do niego synek i mówi: tato, naucz mnie, jak walczą borsuki, ja już chcę umieć, pokaż mi jakieś tajne chwyty. A tata: oczywiście, pokażę ci ogon zagłady. Łapiesz borsuka za ogon i tarmosisz z całej siły. A ten mały to ma skocze. No, nie wygląda na przestraszonego, wręcz wygląda na bardzo szczęśliwego. No ale mama, jak to mama, wysuwa głowę z nory i patrzy, że tata się bawi z dzieckiem. I co? Mówi: nie, no Zenek, daj spokój, przecież on musi wieczorem wstać do szkoły, ma sprawę złapania dżdżownic. I łapie tego małego i próbuje go wciągnąć do nory, żeby go uśpić. A tata go tam tarmosi i jakby chciał powiedzieć: zostaw, przecież ja muszę go jeszcze dobrze zborsuczyć. No ale mama znowu złapała małego za kark i wciągnęła do nory. A wtedy co zrobił tata? Złapał tego drugiego. No to ja tobie pokażę, jak walczą borsuki. I cała zabawa trwała z dobrą godzinę. Nie mogłem uwierzyć, że te role są takie same jak w naszych rodzinach. W naszych rodzinach zazwyczaj tata to tak daje rower i mówi: ach, jedź, nauczysz jeździć, najwyżej sobie guza nabijesz. A mama to: nie, uważaj, żeby sobie właśnie guza nie nabić, trzeba być ostrożnym. I bardzo dobrze, że tak jest, ale nie wiedziałem, że u zwierząt jest dokładnie tak samo. Podpatrujcie przyrodę, znajdziecie przygodę.